Witajcie kochani na dzisiejszym filmie, w którym opowiem Wam o tym, w jaki sposób modlić się tak, żeby było to skuteczne. Zapraszam. Medytacja i modlitwa dla mnie to są tak naprawdę synonimy. To są rzeczy, które są bardzo blisko siebie i tak naprawdę to, o czym tutaj będziemy mówić, w zasadzie jest tak naprawdę po środku. Na początku warto powiedzieć, że to nie jest film o klepaniu zdrowasiek, czy o jakiejś takiej formie ustrukturyzowanej modlitwy. Tylko jest to film o tym, jak odnowić, czy odzyskać połączenie ze Stwórcą, z Bogiem, z jaźnią. Z modlitwą to jest tak, że formy, jakie człowiek może wykorzystywać gdzieś po drodze, czy to będą przysłowiowe zdrowaśki, jeżeli dla kogoś to działa, dla mnie nie działa, dlatego tego nie stosuję, ale każdy ma prawo modlić się po swojemu. Większość modlitw, które ludzie stosują, jest bez odpowiedzi, jest bezskuteczna. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie często nie rozumieją, jaki jest w ogóle najbardziej fundamentalny cel modlitwy. Ludzie często modlą się, myśląc o tym, że trzeba się dostać do jakiegoś Boga gdzieś tam i trzeba go wybłagać, trzeba przeprosić za to, co się w swoim mniemaniu zrobiło, co jest nie w porządku, czy jakieś inne przeszkody i blokady w dotarciu do Boga ludzie sobie tworzą, kreują, podtrzymują w swojej świadomości. I teraz, aby modlitwa była skuteczna, konieczne jest znanie oraz rozumienie podstawowych prawideł duchowych, takie określę, czyli tego rdzenia duchowej prawdy, który jeżeli się tylko będziesz bacznie przyglądał, to znajdziesz go w przeróżnych miejscach bez względu na to, jaki jest twój, że tak powiem, background duchowy, mistyczny. Ta prawda jest prosta. Jesteśmy wszyscy dziećmi Boga, stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo i w każdym z nas jest ta boska iskra, ta cząstka, ten Chrystus wewnątrz nas. Każdy z nas jest dzieckiem Boga. To jest nasza baza. I teraz jako dziecko Boga należy Ci się miłość, obfitość, radość, pokój, harmonia itd. I teraz dla większości ludzi oczywiście nie jest to prawda, czy jest może prawda częściowa, ale nie w pełni. I modlitwa jest narzędziem, metodą, sposobem na to, żeby odnowić to połączenie ze Stwórcą, z jaźnią, ze źródłem w taki sposób, żeby można było tą jaźnią, tym Stwórcą po prostu żyć, aby można było te wszystkie przymioty przejawiać w naszym życiu. I teraz poprawnie rozumiana oraz stosowana modlitwa ma nieprawdopodobną moc. I nie jest to moc na zasadzie taka, że o, ty uprosisz kogoś i coś dla ciebie ktoś zrobi, jakaś moc zewnętrzna, tylko to jest moc Chrystusa, czyli tego Boga, tego dziecka Boga, które jest w każdym z nas. I teraz kontaktując się z tą wyższą mocą, ty otrzymujesz w pewien sposób dostęp do tej mocy, co jest niezwykle uwalniające, to jest jedno, ale po druga rzecz, to jest niezwykle potężne. To potrafi wnieść nieprawdopodobne wręcz zmiany do życia. Jestem właśnie w trakcie montowania tego filmu i tak mi przyszło, żeby po prostu powiedzieć parę słów, jakie zmiany zadziały się w moim życiu. Mam wyzwania, to jest, żeby było jasne, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że pod wpływem drogi duchowej w ogóle człowiek nie ma żadnych wyzwań, bo wyzwania pozostają. Pewien trud się pojawia, to jest jakby jasna oczywistość, ale duchowość wyciągnęła mnie z depresji, uzależnienia od gier komputerowych. Nie miałem żadnej kariery, żadnych przychodów, nie miałem w zasadzie relacji innych niż relacje od imprez i tak, nie miałem relacji takiej bliskiej, wszystko było po prostu pieniędzy, a teraz życie wygląda zupełnie inaczej. A więc to, co ja mówię w tym filmie, kochani, nie mówię niczego, czego nie przetestowałem dogłębnie na sobie i mówię to Wam z pewnością, że to po prostu działa, tylko to działa w zupełnie inny sposób niż uczy nas ten świat. I teraz na najgłębszym poziomie modlitwa to jest otwarcie. To jest otwarcie na tą wyższą świadomość. To jest stan
nasłuchiwania, to jest stan receptywności, to jest stan pozwolenia, żeby ta wyższa świadomość, wyższa jaźń objawiła się Tobie oraz Tobie pomogła. I teraz w pewnym sensie, modląc się, modlisz się sam do siebie. Czyli modlisz się do Boga wewnątrz Ciebie, modlisz się do Twojej wyższej jaźni, żeby w Twoim świecie, w tym układzie, w którym Ty jesteś, ta wyższa jaźń podpowiedziała Ci, w którą stronę iść, czy w prawo, czy w lewo, jakie są źródła, przyczyny Twoich problemów, rozterek, jak je rozwiązać. Tak więc tu jest paradoks nad paradoksy, bo z jednej strony modlisz się do siebie, do swojej wyższej jaźni, czyli do Boga wewnątrz Ciebie, ale z drugiej strony, jeżeli masz potrzebę modlitwy, to najprawdopodobniej nie czujesz w pełni tego stanu. Przynajmniej taka jest moja, nazwijmy to, praktyka, że w momencie, kiedy czuję takie pełne, bardzo silne połączenie ze źródłem, no to po co się modlić? Wtedy można, po prostu Twoje całe życie wtedy jest modlitwą. Możesz tańczyć, śpiewać, tworzyć coś, pracować, zajmować się dziećmi czy cokolwiek innego i to jest Twoja modlitwa. I teraz, jeżeli zadziało się coś, co w Twoim poczuciu odcięło, oddzieliło Cię od tego źródła, pokłóciłeś się z kimś, albo jest jakaś trudna sytuacja w Twoim życiu, albo nie straciłeś pracy, albo jest jakiś stan może chorobowy i Cię tak to przygniata i nie czujesz się połączony ze źródłem, albo nie martwisz się o sytuację na ziemi, czy politykę, czy coś tam, czy może masz jakieś myśli o wojnie, czy coś takiego się gdzieś dzieje w Twoim otoczeniu. Kochani, jesteśmy stwórcami naszego życia. Tworzymy nasze życie. I teraz tworzymy nasze życie, jak wielokrotnie o tym wspominałem, mistrzowie na przekazach również, tworzymy nasze życie całością naszej świadomości. Czyli innymi słowy, to, co jest w Tobie świadome, te myśli, które wiesz, rozumiesz i widzisz, o, myślę teraz, że fajnie byłoby to czy to kupić. Albo myślę sobie teraz, o, będę afirmował, żeby był cudny dzień. Albo będę sobie myślał, o, jaką mam wspaniałe, nie wiem, otoczenie, czy jakie wspaniałe jedzenie, czy będę afirmował, że moje ciało jest zdrowe, czy cokolwiek takiego. Również w nas jest cała masa myśli, zachowań w ludziach pochowane gdzieś tam w tych ciemnych kątach, które są nieświadome i są toksyczne. I teraz my tworzymy całością naszej istoty. Tak więc jeżeli masz jakieś wyzwanie w życiu, które de facto sam sobie wytworzyłeś i jesteś z nim niepogodzony, jesteś w stanie walki wewnętrznej, to jest Twoja walka wewnętrzna. Wewnątrz Ciebie kręci się, porusza energia, której nie rozumiesz i która wytwarza konflikt. Jeżeli jesteś w tym konflikcie przez jakiś czas i nie potrafisz z niego znaleźć wyjścia, to wtedy modlitwa, czyli udanie się do tej wyższej instancji, do Twojej jaźni, która no najwyraźniej sama o sobie zapomniała, że jest stwórcą, skoro tworzy mętlik, tak? I zrobienie z tym, że tak powiem, porządku. I w moim głębokim poczuciu taka uzdrawiająca, uwalniająca modlitwa jest niezwykle potrzebnym i ważnym narzędziem do tego, żeby budzić własną świadomość, żeby przejawiać bardziej boskość, która jest w Tobie. I teraz, jeżeli chcesz się modlić, żeby odbudować to połączenie ze źródłem, to jedno, co jest istotne, to trzeba przymknąć Twoje myśli, Twoje zmysły na zgiełk. Cisza to jest ojczysty język Boga. Że potrzebujesz wejść do ciszy, czy jakby wyciszyć się na ten zgiełk. Na ten zgiełk tego świata, na to wszystko, co tutaj się dzieje, co jest niby tym chaosem, mętlikiem, na to, co Ci tam boli. Wycisz się na to i oddychaj. Wycisz się i oddychaj. To jest taki pierwszy, najważniejszy krok. Dlaczego tak jest? Może warto też to wyjaśnić. Dlaczego my mamy się wyciszać? Kochani, mamy się wyciszać, ponieważ to jest Don Kichot, który myśli, że ten wiatrak, który tam jest, to jest potwór i na niego szarżuje na swoim rumaku. Czyli innymi słowy, twój umysł, który walczy ze światem, jest Don Kichotem.
Po prostu chcesz walczyć z czymś, co jest czymś zupełnie innym. I walcząc z tym sprawia, że to jest straszne. Czyli chcesz walczyć ze światem, coś ze swoim stanem zdrowia, czy z czymkolwiek. I robisz sobie z siebie Don Kiszota i się naparzasz z tym światem. I możesz się jako ten Don Kiszot nawalać do plus nieskończoności. I każdy dzień twojego nawalania nie zmienia absolutnie nic, bo to jest opętanie. Bo to jest dalej wiatrak czy młyn. I ty jesteś dalej Don Kiszotem i tobie się po prostu wydaje. I teraz jedyny sens, jaki mają te dni, tygodnie, miesiące, czy może lata walki, to jest uzmysłowienie tobie, że tu coś nie halo, tu coś nie gra i chyba nie tędy droga, tak? I czasami trzeba się w życiu po prostu mocno zmęczyć, żeby w ogóle człowiek był w stanie usiąść do modlitwy. I to też należy sobie po prostu powiedzieć, że jeżeli chcesz iść do modlitwy i Boże, jaki ten jest kawał, pip, 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 i żeby on wreszcie zmądrzał. Okej, okay, jasne, super. To nie tędy zdrowia. Jeżeli jest ktoś w twoim życiu, doświadczeniu, kto przejawia jakąś dysfunkcję, któremu coś nie wychodzi i to na ciebie rzutuje, to nie jest problemem ta osoba i czy ona ma zostać w twoim życiu, czy nie. Wyzwaniem jest to, jak ty się czujesz i to, że ty nie masz w sobie ładu i pokoju, harmonii, nie wiesz, co zrobić. To jest wyzwanie. I za to, i tylko za to odpowiadasz. Nie odpowiadasz za to, co robi ktoś inny, bo to jest ktoś inny. W sensie dziecko Boga, tak jak i ty. Ale ty odpowiadasz za swoją część, za swój kawałek tego poletka. Tak, za ten swój odpowiadasz i ten twój może na niego nachodzić to, co ta osoba robi. Oczywiście, jasne, tak? Ktoś może naciskać ci na odciski, ktoś może być na twoim utrzymaniu, a ty nie chcesz, żeby tak było. Ktoś może być chory, ty się nie opiekujesz i cię to doprowadza do po prostu szewskiej pasji, bo nie masz życia przez to i nie wiesz, co masz z tym zrobić. I wtedy może to jest małe dziecko, które po prostu płacze ci, jest chore i też po prostu dostajesz już białej gorączki, bo to jest któryś dzień, czy może nawet tydzień czegoś takiego i jesteś cały przerażony, czy przerażona, co będzie dalej. Okej. Okay. To jest doświadczenie, które masz. I teraz, jeżeli nie wyciszysz swojego umysłu na zgiełk, pierwsza rzecz, i nie zechcesz, nie będzie w tobie takiego silnego pragnienia, wyjścia z tego i tego zrozumienia, kurde, co ja tu robię, gdzie ja się tu mylę, gdzie ja tu błądzę. Jeżeli nie ma tych rzeczy, to odpuść sobie. Albo próbuj, ale i tak nie aż tak za bardzo mocno. Bo chodzi o to, że czasami człowiek jest po prostu niegotowy na zmianę. Nie wiem, czy pamiętacie, taki przekaz kiedyś był, że przeskakiwanie pomiędzy stanem światła, królestwa i pokoju, a stanem ego jest bardzo bolesne i wyczerpujące energetyczne. Bolesne. Przechodzenie z ego do pokoju jest bolesne bardzo dla ego. I powrót z królestwa, powrót do ego też jest bolesny. Tak więc to zmienianie tego swojej perspektywy jest po prostu wyczerpujące. I teraz, jeżeli masz taki moment, że kurde, coś mi tu świta, coś ten temat tutaj opowiada i coś mi tak się to dzieje, ale jeszcze nie teraz, to jeszcze nie jest moment, to cierpliwości. Daj sobie czas. Pozwól samemu sobie tak bardzo zmęczyć się tym wyzwaniem, tą kwestią, która jest do cudzysłów rozwiązania, że kiedyś przyjdzie taki czas i taki dzień, że poczujesz, ok, teraz jest czas, żeby wrócić do tej modlitwy. Teraz jest, już mam naprawdę tego dojść po dziurki w nosie, a tak na serio i zrobię wszystko, żeby z tego wyjść. I wtedy może będzie czas, żeby wrócić do tego materiału, do tego miejsca, bo dla części z was mam takie głębokie poczucie, że to już będzie, że tak powiem, wystarczy enough na dzisiaj. Tak więc, jeżeli mamy to, że wyciszasz swoje zmysły na zgiełk tego świata, wiesz, że sam tworzysz tą sytuację, to co cię boli i rozwiązanie jest w tobie, czyli de facto masz ten bardzo wręcz niezbędny element pokory. To w modlitwie jest już niewiele więcej niż to.
kochani, bo pierwsze to jest to właśnie, że okej, jestem Chrystusem, jestem stwórcą tego. Kolejna rzecz jest taka, że ja nie wiem, co ja robię w ogóle. Tak, jestem jak Don Kiszot, gdzieś tam biegnę w prawo, w lewo, tu jakiś konflikt, tu jakieś coś i wszystko się zaczyna tak desynchronizować, jakby nie ma takiego pełnego flow w życiu. I ten stan takiego pełnego flow to jest stan, który jakby jest naszym domem, tak? W nim powinniśmy się tak naprawdę każdego dnia poruszać. Jeżeli w nim nie jesteśmy, to powinniśmy się modlić, żeby do tego stanu powrócić. Tak więc jak mamy te rzeczy już zapewnione, jesteśmy w pokorze, jesteśmy w pewności tego, że jesteśmy dziećmi Boga, tego, że ten Bóg Chrystus jest wewnątrz nas i że jest wszystko ok, wszystko jest w porządku, to pozostaje tylko pozostać w swoim myśle, w takiej stanie wyciszenia na świat, bo świat, zgiełk świata powoduje, że człowiekowi jest trudniej. Innymi słowy, jeżeli chciałbyś się pomodlić, żeby twoje dziecko ozdrowiało i ono w tym momencie ci ryczy, płacze na rękach, możesz spróbować, ale od razu powiem, że to jest wyższa szkoła jazdy. To jest do zrobienia, ale to łatwiej będzie po prostu przekazać, jeżeli tylko możesz komuś to dziecko i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję się pomodlić, bo czuję się fatalnie i niech ta osoba się tym dzieckiem chwilę zajmie. A ty po prostu idź, że tak powiem, w ciszy, gdzieś się, że tak powiem, schowaj w skrytości i otwieraj się na Boga. Otwieraj się na łączność. I teraz zauważ, że w tym, co mówię, jest taki element twojego otwierania się. Ta modlitwa ma być twoja, ma być tak intymna i tak personalna, jak to jest tylko możliwe. Bóg jest bliższy nam niż oddech. Czyli jest bardzo blisko, bo co jest bliższego niż oddech? Oddech jest nawet bliżej niż nasze ciało. Bo de facto jak przestaniemy oddychać, to nas tutaj nie ma. Czyli oddech i duch to jesteśmy my. Jak skoro Bóg jest nam jeszcze bliższy niż oddech, to jest w ogóle całkiem blisko. A więc ta modlitwa ma być tak samo bliska, jak Bóg w tobie, czyli bardzo, bardzo intymna. Dlatego w tym miejscu tak naprawdę ja nie jestem w stanie dać wam metody, techniki, konkretne jakieś wskazówki, módl się tak i na pewno zadziała. Bo po pierwsze, każdy z nas jest inny. Każdy z nas mieszka w innym miejscu, ma różne warunki. I tu nie chodzi, że ktoś ma lepsze czy gorsze, tylko po prostu ta modlitwa ma dla ciebie działać i ma być dla ciebie przystępna. Tak więc jeżeli potrzebujesz się modlić w pracy i ktoś ma włączone głośne radio, a masz taką długą zmianę, że czujesz się na niej fatalnie i nie możesz nie modlić od tej taśmy czy od czegokolwiek i po prostu musisz się modlić tam, to się módl tam, gdzie będziesz. Tak nie zawsze mamy możliwość ku temu, żeby wyciszyć ten zgiełk świata, to znaczy schować się gdzieś w jakimś naszej pokoju, izbie czy w czymkolwiek, czy wyjść do lasu, czy do parku na spacer. Nie zawsze jest taka możliwość. Czasami życie nas tak przyciska, że okej, jest trzecia w nocy, okej, dziecko ci płacze i okej, w tym momencie jesteś z tym dzieckiem sam czy sama i ci nikt nie nikt ci nie pomoże. W tym sensie, że jesteś w tym, czym jesteś. Tak? I tutaj trzeba się otworzyć, albo jest wielki korek na autostradzie, bo był jakiś wypadek, czy jest remont i ty planowałeś gdzieś dojechać w ciągu 2 godzin, a okazuje się, że będziesz tam jechał 3. I to, że ty nie możesz sobie z czymś poradzić jako człowiek, to nie znaczy, że wyższa świadomość, ta boska, boża świadomość, która jest w tobie, że ona sobie z tym nie poradzi. Zauważ, że to jest zupełnie coś innego. I czasami my jesteśmy tym Don Kiszotem, bo chcemy walczyć z wiatrakiem, z którym nie trzeba walczyć, a sprawa jest taka, że przyjechałeś do młyna po mąkę i de facto stoisz pod tym młynem, a myślisz, że to jest potwór, z którym trzeba walczyć. Czasami w naszym życiu jest dokładnie tak. Czyli na przykład, nie wiem, chcemy zmienić zawód, chcemy zmienić pracę, ale myślimy, że do jakiegoś się nie nadajemy, pomimo, że bardzo chcemy to zrobić i chcemy spróbować, zatębić czy cokolwiek. I się okazuje, że rozwiązaniem jest takim, że po prostu iść i spróbować i koniec, tak? Czasami to jest aż tak proste, tak więc Bóg ciebie tak naprawdę cały czas prowadzi, w każdym momencie. Ty jesteś przez Niego otoczony. W każdej chwili jesteś otoczony przez Boga. Jeżeli jesteś w stanie walki ze światem tak zwanym zewnętrznym, czyli z tą swoją projekcją, odbiciem, odzwierciedleniem tego, co jest w tobie, jeżeli ty jesteś w stanie walki, antagonizmu do tego, to jedyne, co ten świat robi, to ci odzwierciedla twój własny antagonizm. Czyli innymi słowy, jeżeli chodzisz z myślami jawnymi lub nie, podkreślę, bo to jest super ważne, że świat jest do bani,
to świat ci będzie chciał pokazać, że ty jesteś do bani. Ale nie dlatego, że jesteś w fundamentalny sposób do bani, bo nie da się. Nie ma czegoś takiego. Jesteś stwórcą. Stwórca nie jest do bani, bo stwórca robi co chce. Tak więc jeżeli chcesz uwierzyć w to, że jesteś do bani, że świat jest do bani, bo to jest to samo, podkreślę to, to jest jedno, jedno z drugim jest tak naprawdę powiązane. Nie jesteś w stanie być w świecie, który jest do bani, nie będąc samemu do bani, ale jeżeli ty jesteś do bani, to gwarantuję ci, że też twój świat też będzie do bani. I to nie jest samo w sobie złe, czy dobre, czy wspaniałe, czy negatywne, czy pozytywne, to jest nijakie. To jest puste, ty to po prostu wytworzyłeś. A wytworzyłeś to dlaczego? No bo na głębokich poziomach zapragnąłeś takiej kreacji. I tu jest klucz do uzdrowienia i klucz do głębokiej modlitwy. Okej, wytworzyłem sobie myśl, że jestem do bani. Okej. Poddychajmy z tą myślą. Roześmiejmy się z niej. Zobaczmy obrazy, które pojawiają się w umyśle, że ja jestem do bani, czy że ktoś jest do bani, że świat jest do bani. Okej, przelatują jakieś tam myśli. To nie ma żadnego znaczenia. To jest, kochani, trochę tak, jakby stwierdzić, że jestem drukarką, tak, jestem stwórcą i na przykład stwierdzam, że jestem w świecie, w którym wszystko, co jest zielone, to ja nie znoszę zielonego, zielone jest do bani. I wydrukowałem taką książkę i ona jest zielona. Nie! Jaki ja jestem pip do bani, bo wydrukowałem zieloną książkę. Jezu! I wydrukowałem ich kilkaset. Jezu, ile się tylko tak wydrukowałem. Boże, jaki ja jestem do bani. I tutaj sobie wstaw, proszę, twoje życie. Ojeju, miałem nieszczęśliwą relację. O ile byłem nieszczęśliwy w pracy. O ile jestem chory. Wydrukowałeś coś, co jest jakieś. I teraz, co ty możesz zrobić? Lamentować, że wydrukowałeś jako świadomość coś takiego? Czy to ma sens? Czy to coś zmieni? To nic nie zmieni. Ty po prostu będziesz lamentował, że wydrukowałeś do tej pory coś takiego. A co trzeba zrobić? Stwierdzić, ok, nie lubię zielonego. Bo to tak naprawdę w tym chodzi. Nie lubię stanu, w którym nie mam pracy, nie mam zasobów tych ludzkich. Nie lubię takiego stanu, tak? I to nie chodzi, że on jest zły, ani nie jest dobry, tylko po prostu stwierdzasz, ja dziękuję. Albo stan taki, że ok, moje ciało było, czy jest pochorowane, dość. Mam to w nosie. Nie lubię zielonego, czyli nie chcę, żeby moje ciało takie było. I tutaj nie ma, kochani, niczego innego niż twoje pragnienia. Po prostu stwierdzam, dobra, relacje były do bani, czyli wydrukowałem zieloną książkę, nie chcę. Co trzeba zrobić? Nie podoba ci się, odkładasz na bok. Odkładasz na bok. Nic. Pobądź chwilę nic, bo twoja drukarka może być nastawiona jeszcze na drukowanie zielonych książek i niczego innego, bo robiła to ostatnie 20 czy 30 lat. I może być tak zafiksowana, że jak myślisz o drukowaniu, to od razu ci wskakuje projekt zielonej książki i wszystko leci samo. I ty nawet nie wiesz, kiedy już masz 40 nowych zielonych książek i 40 nowych konfliktów i dylematów, wszystkie takie same. Problemy ludzkości nie zostaną rozwiązane przez to, że będziemy krytykować to, co drukujemy, tylko zmienimy to, co my chcemy. I to wszystko. Tylko żeby to zrobić, trzeba się oduzależnić, czyli jakby wyzerować swoje podejście. Jeżeli masz podejście do zielonych książek takie, że ich nienawidzisz, bo są zielone, bo twoje całe życie jest nimi zasypane, a nienawidzisz zielonego, to będzie ci bardzo trudno przestać drukować zielone książki. To może być wręcz niemożliwe. Dlaczego? Bo ty myślisz cały czas o zielonych książkach, a twoje myśli to jest twoja drukarka. Czyli innymi słowy, jeżeli myślisz, kurde, wchodzę do medytacji, Boże, żebym ja nie był wreszcie chory. Co ty robisz? Drukujesz zieloną książkę kolejną. Wchodzę do modlitwy, Boże, żeby on się wreszcie zmienił. Kolejna zielona książka. Kolejna zielona książka, którą już masz dość. Ty cały czas jesteś w kółko w tym samym. Cały czas w kółko w tym samym. I tu jest miejsce, które może być trudne do przeskoczenia. Bo to jest takie coś, że z umysłu pełnego, napełnionego się tym świetnikiem, tym przeszłością, myślami, z tego mętliku, trzeba zrobić krok
przeskok do pustki. Nie myśl o nowym drukowaniu. Ty najpierw sobie, jeżeli coś było dla ciebie ciężkie, trudne, to jest stacja pośrednia, pustka, nic. Wyłączamy drukarkę i nie myślimy o drukowaniu. Dlatego ta cisza. Tak, nie myślimy o żadnym drukowaniu, nie myślimy o świecie, to nie ma sensu. Teraz stop. Teraz jest czas na aktualizację oprogramowania, która czasami chwilę trwa i ona się musi pobrać. Tak, a skąd się pobiera? Z góry. Sieć bezprzewodowa, łączność ze stwórcą. Włączona czy nie? Masz hasło czy nie? Hasło jest królestwo. Jestem w królestwie. Jestem świętym dzieckiem Boga. To jest twoje hasło dostępu do sieci bezprzewodowej Boga. Jestem już w królestwie. Jestem świętym dzieckiem Boga. To jest twoje hasło. Czasami człowiek chce się pomodlić, ale nie ma hasła. A to hasło jest bardzo proste. Ty już jesteś zbawiony. Ty jesteś stwórcą. Ty jesteś Bogiem. Ty tym wszystkim jesteś. To jest twoje hasło i teraz czekaj na aktualizację oprogramowania. Czasami się wysypuje. Jak ktoś jest super uparty, to się potrafi to niestety wysypać. Jak pobędziesz sobie w tej pustce, w tej ciszy, w tym nic, możesz w którymś momencie poczuć takie taką słodycz, takie coś, o Boże, to nie ma znaczenia. To nie było ważne, ten cały Don Kiszot, ta mąka, ten młyn, pod który ja przyjechałem, te zielone książki, to wszystko całkowicie bez znaczenia. To moja choroba, ten związek, to pieniądze, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu irrelevant. To jest po prostu nieistotne, bo ja czuję łączność ze źródłem. Ja czuję tą łączność. I wtedy jest takie i oddychasz tej łączności. I nagle zaczynasz czuć spełnienie, pomimo że może na zewnątrz kompletnie nic się nie spełni, nie zmieniło. Kompletnie. W ogóle ta sytuacja jest taka sama. Dalej leżysz w tym szpitalu. Ale ty czujesz w środku, jaki świat jest dobry, jaki ja jestem dobry, jakie to jest wszystko w porządku. I czasami to jest takie, że ty najpierw błogosławisz ten świat, a on dalej w cudzysłów wydaje się, że jest dobany, ale ty już na niego inaczej patrzysz. I po prostu jest taki, taki głęboki, głęboki, mistyczny stan. Głęboki. Taki twój. I ty czujesz to połączenie. W ogóle to wszystko straci znaczenie. Jesteś ty, ta chwila. Ten święty moment. Święta chwila. Oddychasz tym? I może świat cię poprosi, żebyś coś zrobił. Poszedł na jakiś zabieg. I ty może to zrobisz, może nie. Ale ty już w środku jesteś w pokoju. A jak ty w środku jesteś w pokoju, to twoje oprogramowanie jest zaktualizowane. Ono już jest zaktualizowane. I teraz, kiedy wyjdzie ta nowa książka, którą masz ochotę, czy ona jest fioletowa, czy ona jest biała, czy może stwierdzisz, że zielone były super, to nie jest ważne. Kiedy ta kolejna zostanie wydrukowana przez tą twoją drukarkę, czyli przez twój umysł, kiedy będzie potrzebna. Ale ciebie już to nie rusza, nie ma w tobie takiego, nie no, ja natychmiast chcę mieć coś innego, ja już muszę, bo się posikam. Ja już muszę, już, będę szybciej medytował, mocniej się modlił, żeby to już się stało. No nie, to w ogóle tak nie działa, kochanie. Po prostu oddychasz i twój umysł przeprogramowany, przestawiony na pokój, on siebie odnajdzie i siebie będzie klonował, siebie będzie tworzył i siebie będzie widział. Czyli po prostu ty będąc w pokoju, stwarzasz pokój. Będąc w niepokoju, stwarzasz niepokój. I o to chodzi w modlitwie. To jest zmiana potencjału. Zmiana nieszczęścia, piekła w niebo tak naprawdę, czyli w stan harmonii. I jest to aż tak proste, a jednocześnie aż tak skomplikowane miłego przebywania w królestwie, w którym wszyscy cały czas tak naprawdę są. I to jest tylko taka pyk. Lampeczka, kropeczka. W tym miejscu znajduje się link do sekcji ze spotkaniami na mojej stronie, które są właśnie takie głębokie, medytacyjne, modlitewne. Są spotkania i jednodniowe, i warsztaty parodniowe. Zapraszam Was gorąco i na spotkania, i do następnych filmów. Miłej praktyki. Hej.